Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o statusie kanonicznym Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X oraz o tym, czy wierni uczęszczający na nową mszę nie są przypadkiem wykorzystywani przez rewolucjonistów do swoich własnych celów. Zapraszam. Będziemy dzisiaj mówili o nowym numerze naszego czasopisma Zawsze Wierni. Jak widzimy, zatytułowany on jest Wyrok na tradycję ze znakiem zapytania. I oczywiście komentuje on najnowsze wydarzenia w Kościele. Przedstawię krótko wybrane, moim zdaniem, najciekawsze myśli zaprezentowane w tym numerze naszego czasopisma. Na samym początku, na pierwszych stronach widzimy zbliżenie na głowę Goliata, jak widzimy, z kamieniem wciąż tkwiącym w czole, głowę niesioną przez Dawida. I cytat: Ty idziesz do mnie z mieczem i z oszczepem i z puklerzem, lecz ja idę do ciebie w imię Pana zastępów. Tak mówił Dawid do Goliata, wychodząc przeciw niemu do boju i pokonał olbrzyma. Słowa te dosyć trafnie oddają sytuację, w której znajduje się po raz kolejny w ciągu ostatnich 60 lat tradycja Kościoła katolickiego. I to zarówno ta pisana małą, jak i dużą literą. Nierówna walka przy pozornie mniejszych siłach. Ale to właśnie niepozorny Dawid cieszył się błogosławieństwem Bożym i to właśnie on zwyciężył w tej nierównej walce. Niepozorny Dawid tradycji i Goliat progresywizmu i modernizmu starli się w boju po raz kolejny. Jest to niejako fragment, cytat, są to słowa otwierające ten numer, zapowiadające jego temat. My spojrzymy teraz krótko na tekst Roberta Morrisona. Czy katolicy Novus Ordo wykorzystywani są przez modernistów do ich własnych celów? Jest to pierwszy tekst po liście przełożonego Bractwa Świętego Piusa X w tym numerze. Autor zaczyna mówić o autodestrukcji Kościoła prowadzonej przez jego hierarchów, aby później powiedzieć: Choć ze zrozumiałych względów zwykliśmy skupiać uwagę raczej na przywódcach antykatolickiego przewrotu w Kościele, powinniśmy również rozważyć rolę tych, którzy są w istocie jego ofiarami. Trzeba zadać konkretne pytanie. Czy katolicy akceptujący Novus Ordo wykorzystywani są do niszczenia Kościoła i religii katolickiej? Uprzedzając zarzut, że pytanie to jest zbyt absurdalne, aby się nad nim poważnie zastanawiać, pragniemy przypomnieć, że Pius IX zwracał uwagę na wykorzystywanie liberalnych katolików przez wrogów Kościoła już w roku 1873. Choć dzieci tego świata, pisze papież, są przemyślniejsze niż dzieci światłości, pułapki ich byłyby znacznie mniej niebezpieczne, gdyby nie było wielu takich, którzy wyciągają do nich pomocną dłoń, a jednak wciąż nazywają siebie katolikami. Tak, niestety, są tacy, którzy wydają się pragnąć maszerować wraz z naszymi wrogami i czynią co mogą, aby doprowadzić do sojuszu pomiędzy światłem a ciemnością, pomiędzy sprawiedliwością a nieprawością. Czynią to poprzez owe doktryny, które nazywamy katolickim liberalizmem. Są oni wrogami bardziej niebezpiecznymi i groźnymi niż wrogowie jawni, ponieważ wspierają ich wysiłki w sposób niedostrzegalny, być może nawet nie uświadamiając sobie tego. W podrozdziale Czy wrogowie określili swoje cele? Autor pisze: Jak to często bywa, diabeł pokazuje swój ogon, a jego współpracownicy wyjawiali swoje plany zniszczenia Kościoła. Książka Attili Sinque Guimaresa, przepraszam jeśli wymawiam niewłaściwie, Eli Eli Lama Sabachthani, stanowi szokującą kompilację deklaracji licznych architektów i implementatorów Vaticanum Secundum. Tom czwarty tego zbioru, Animus Delendi, zawiera m.in. wypowiedzi następujących prominentnych osobistości, tłumaczących, dlaczego dotarcie do współczesnego człowieka wymaga wyrzeczenia się katolickiej prawdy. Ojciec Edward Schielebeck. Samo tylko odwołanie się do przeszłości, czy to do Biblii, czy też Soboru Trydenckiego, postrzegane być musi przez współczesnego człowieka jako absurd. Każdy dogmat jest otwarty na przyszłość, umożliwia spojrzenie na ewolucję, która nieustannie się dokonuje i w której dogmat ów odgrywa pewną rolę. Konsekwentnie ostateczna, ponadczasowa interpretacja właściwego znaczenia dogmatu nie będzie możliwa tak długo, jak długo trwać będzie bieg historii. Kardynał Walter Kasper.
Dla wielu naszych współczesnych dogmat jest synonimem negowania wolności i postrzegany jako nie do pogodzenia z godnością osoby ludzkiej. Budzi negatywne skojarzenia, takie jak inkwizycja, potępienia, wygnania, prześladowania, palenie na stosie, przymus moralny, etc. Niechęć dotyczy tu nie tyle konkretnego dogmatu, co raczej dogmatów jako takich, postrzeganych jako kategoryczne deklaracje narzucane ludzkiemu sumieniu, które utrudniają kierowanie się duchem Ewangelii. Papież Paweł VI. Kościół utrudnia swobodny dialog i budowanie zgody między ludźmi poprzez zbyt wymagający dogmatyzm, tak bardzo skory do oceniania innych. Zamiast jednoczyć, jest on w świecie czynnikiem podziału. Czyż rozdwojenie, niezgoda, swary dają się pogodzić z katolickością i świętością Kościoła? Ten ostatni cytat jest być może najbardziej znaczący, zarówno z tego powodu, iż pochodzi od papieża, jak i ze względu na jawną sprzeczność ze słowami Zbawiciela. Nie mniemajcie, że przyszedłem pokój zsyłać na ziemię. Nie przyszedłem zsyłać pokoju, ale miecz. Przyszedłem bowiem oddzielić człowieka od ojca swego i córkę od matki swojej i synową od świekry swojej. Przeskakuję tutaj fragment. W ostatecznym rozrachunku wrogowie Kościoła dążą do wyeliminowania, a przynajmniej zminimalizowania postrzegania jako dogmatów tych prawd ze sfer wiary i moralności, które niekatolicy uważają generalnie za nie do przyjęcia. Początkowo wrogowie owi przedstawiali swe argumenty, odwołując się do ekumenizmu oraz pragnienia przyciągania ludzi do Kościoła. Obecnie nie może już budzić wątpliwości, że cel taki jest im całkowicie obcy, że w istocie chodziło im zawsze o uczynienie Kościoła użytecznym narzędziem dla zbudowania nowego porządku światowego, novus ordo seculorum, czego zdają się obecnie być już bliscy. We fragmencie, w jaki sposób wrogowie Kościoła wykorzystują katolików novus ordo, czytamy. Niestety dla katolików oraz dla całego świata znacznie korzystniejsze jest dla wrogów Kościoła zacieranie jego znamion, jedności, świętości, powszechności oraz apostolskości i posługiwanie się tym w istocie fałszywym Kościołem do lansowania działań antykatolickich. Do tego celu wrogowie Kościoła potrzebują bezwzględnie wspólnoty wiernych, którzy będą określali się jako katolicy, dając równocześnie przynajmniej bierne przyzwolenie dla realizacji programu antykatolickiego. Autor cytuje tutaj krótką analizę krytyczną Novus Ordo Missae kardynałów Ottawianiego i Baciego. W Novus Ordo Missae pojawia się tyle nowości, zaś z drugiej strony tyle rzeczy odwiecznych zostaje zepchniętych na dalszy plan lub przesuniętych na inne miejsce, jeśli zostało dla nich jeszcze jakieś miejsce, że grozi to, iż pewna wątpliwość, która wkrada się niestety do niektórych środowisk, wzmocni się i przerodzi w pewnik. Uważa się bowiem, że prawdy wiary wyznawane od zawsze przez wierny lud można zmieniać lub pomijać milczeniem i nie będzie to zdradą świętego depozytu nauczania Kościoła, z którym wiara katolicka związana jest na zawsze. Ostatnie reformy stanowią wystarczający dowód na to, że nie da się wprowadzić nowych zmian w liturgii, nie powodując kompletnej dezorientacji u wiernych, którzy wyraźnie okazują, że są im one nieznośne i niezaprzeczalnie osłabiają ich wiarę. Tutaj może warto jedno słowo powiedzieć a propos samej krótkiej analizy krytycznej. Spotkałem się ostatnio z zarzutem, że przecież po niej właśnie doszło do zmiany mszału i że teraz ten dzisiejszy Novus Ordo jest zupełnie inny niż ten pierwotnie zaproponowany. Otóż nie. Definitywnie zmieniono tylko wprowadzenie do mszału rzymskiego. W samym mszale wtedy nie wprowadzono jakichś gwałtownych zmian. I raczej dzisiejszy mszał jest dużo gorszy od tego pierwotnego mszału. To znaczy te pierwsze wersje mszału były dużo mniej zmienione od tego, co mamy dzisiaj. To znaczy pierwsza wersja mszału zawierała jeszcze normalną wersję konsekracji wina, czyli za wielu będzie wylana, a nie za wszystkich na przykład. Jak również ilość prefacji i tak dalej. Pewne zmiany nie zostały wtedy jeszcze przewidziane. Ten temat domagałby się osobnego omówienia, ale to już nie w tym materiale. Być może kiedyś się też na ten temat skuszę. Autor pisze dalej. Czy możemy wątpić w słuszność ich diagnozy dziś, ponad 50 lat po tym, jak wysłali oni swój list do Pawła VI? Narzucenie Novus Ordo zepchnęło niektórych katolików do tradycjonalistycznych katakumb. Innych popchnęło do całkowitego porzucenia wiary. Pozostałych zaś zmusiło do znoszenia przez całe dekady kolejnych bezsensownych zmian. Niektórzy z tych cierpiących od dawna ludzi są z pewnością bardzo świątobliwi i zajmą pewnego dnia wysokie miejsca w chwale nieba.
Wielu innych jest jednak ludźmi pokroju Bidena, Pelosi i innych, w przypadku których określenie źli katolicy byłoby w istocie eufemizmem. Aby ocenić wartość, jaką posiadają owi źli katolicy dla wrogów Kościoła, wystarczy jedynie rozważyć, o ile bardziej przekonujące są antykatolickie argumenty, kiedy wygłasza je ktoś deklarujący się jako katolik. Przykładowo, czym innym jest, kiedy doktrynę o Najświętszym Sakramencie kwestionuje baptysta, a innym, kiedy czyni to człowiek podający się za katolika. Jak zauważył niedawno Parking Lot Priest, w niedzielnym kazaniu transmitowanym przez Remnant TV około 70% amerykańskich katolików neguje obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie wedle sondażu Pew Research z roku 2019. Jest to dla wrogów Kościoła wielkie zwycięstwo. To samo powiedzieć można o innych elementach nauczania Kościoła, zwłaszcza dotyczących moralności seksualnej. Wrogowie Kościoła pragną, aby ludzie myśleli, że nawet katolicy nie wierzą w to, czego Kościół naucza w sferze wiary i moralności. Tak więc nie ma on prawa pouczać ludzi, jak mają żyć. Dla osiągnięcia tego celu wrogowie Kościoła potrzebują nominalnych katolików, aby szerzyć swą Ewangelię apostazji. Posłuchajmy jeszcze krótko, co autor twierdzi, że należy w tej sytuacji uczynić. Z miłości do Boga, Jego Kościoła oraz bliźnich nie możemy pozwalać, aby nasi podstępni wrogowie w dalszym ciągu popychali Kościół do autodestrukcji. Musimy w miarę naszych możliwości, w sposób roztropny, a zarazem skuteczny, uświadamiać ludziom prawdę o obecnym kryzysie. Mój krótki komentarz. Papież Pius IX mówi o tym, że tak zwani liberalni katolicy są bardziej niebezpieczni dla Kościoła niż jego zadeklarowani wrogowie, bowiem będąc niejako wewnątrz Kościoła, próbują zjednoczyć naukę Kościoła z ich ideami i nie pozwalają na stanowczą, zdecydowaną walkę z błędem. Roznoszą błędy, herezje wewnątrz samego Kościoła, zarażając kolejnych katolików. Także ci przestają być katolikami, nawet się, jeśli chodzi o wyznawaną wiarę, nawet się nie orientując. Później autor zauważa, że wrogowie określili swe cele, mówiąc o tym, że ich celem jest to, aby Kościół uwierzył, że dogmaty są czymś zmiennym, że nie są czymś trwałym, co jest oczywiście potępione chociażby w encyklice Paszendi bardzo wyraźnie. W jaki sposób wrogowie wykorzystują katolików Novus Ordo? Oczywiście autor zauważa, że wielu z tych katolików, którzy po prostu w dobrej wierze praktykowali w ten sposób swoją wiarę, są osobami świątobliwymi, które zasiądą na wysokim miejscu w niebie i nie nam to oceniać. Ale bez wątpienia, cytując tutaj krytyczną analizę Novus Ordo Missae, bez wątpienia te gwałtowne zmiany w liturgii same w sobie już są bardzo niebezpieczne, bo pokazują, że można zmieniać to serce wiary, można pomijać milczeniem podstawowe prawdy naszej wiary i nic. I nie ma to jakoby żadnych konsekwencji. Sam ten przekaz tej reformy jest już bardzo niebezpieczny, a jednocześnie liturgia, która pomija kluczowe elementy naszej wiary, jak chociażby nadprzyrodzoność naszego powołania, taka liturgia będzie kształtowała wiarę wiernych, będzie wyrabiała w nich błędne albo niedokładne przekonania, będzie wyrabiała w nich również to przekonanie, że Kościół po prostu może zmieniać swoje podejście do spraw wiary i moralności. Jak wspomniałem, sama ta kwestia tego nagłego laboratoryjnego stworzenia nowego rytu jest tutaj bardzo niebezpieczna i nie przez przypadek dzisiaj tak wielu katolików mówi, a że no to wcześniej to było tak, ale teraz Kościół to robi to zupełnie inaczej i kiedyś to właśnie było źle, a teraz jest dobrze. To jest nowe zesłanie Ducha Świętego. To, co wcześniej, to ludzie nic nie rozumieli. Właśnie była tylko inkwizycja i potępianie, a teraz my się otworzyliśmy. To jest właśnie to. Pogarda dla tego, co Kościół zawsze nauczał, dla katolickich dogmatów w praktyce i pochwała postępu, tego, co jest teraz, bo to jest dobre, bo to jest wspaniałe. To jest właśnie to, do czego rewolucjoniści chcieli doprowadzić, do czego chcieli doprowadzić ci liberalni, tak zwani liberalni katolicy, do tego, żeby rewolucja weszła do Kościoła i to się udało zrobić między innymi właśnie poprzez reformę rytu. Raz, że został ryt zniesiony i wprowadzony zupełnie nowy, co pokazało, że Kościół nie ceni swojej tradycji, że Kościół nie ma w tym żadnego problemu, żeby znieść coś, co było praktykowane przez ponad 1000 lat, coś, co organicznie rozwijało się od wieczernika, znieść i ustawić sobie coś nowego. Ewolucja dogmatów.
Kościół w coś wierzył, teraz już wierzy w coś innego. Kościół wierzył w coś i to było widoczne w liturgii, przestało być widoczne w liturgii. Niby nie mówimy, że już nie wierzymy, ale nie mówimy, że wierzymy. I liturgia tego nie wyznaje, liturgia tego nie pokazuje, a więc z czasem ta wiara w ludzie wygaśnie. I to się stało chociażby z rzeczywistą obecnością, z wiarą w rzeczywistą obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa w sakramencie. Tutaj podaje autor konkretny wynik badania na ten temat. I w ten sposób tacy katolicy, którzy nie chcąc, nie wiedząc, niosą sztandar rewolucji, faktycznie są dla Kościoła szalenie niebezpieczni. Co należy robić według autora? Należy informować o tym, co się dzieje. Należy wskazywać na źródła tej rewolucji. Należy wskazywać na źródła tych reform, które się dokonały. Należy wskazywać, jak bardzo Kościół został oszukany, jak bardzo wierni zostali zwiedzeni. Zachęcam do zapoznania się z całością tego artykułu dostępnego w tymże numerze Zawsze Wierni. My natomiast teraz przeskoczymy kilka tekstów i zobaczymy, że można tutaj znaleźć chociażby wywiad z księdzem Piotrem Świerczkiem od Kościoła Nowego Adwentu, w cudzysłowie, do tradycji katolickiej. Są to wyznania księży, którzy przeszli do Bractwa Świętego Piusa X, którzy są w trakcie przechodzenia do Bractwa Świętego Piusa X. Tutaj ksiądz Piotr Świerczek i dalej ocalić własne powołanie kapłańskie. Jest to list ojca Cypriana Kolendo do przełożonego zakonnego, w którym wyjaśnia on właśnie, dlaczego zdecydował dołączyć do walki, którą prowadzi Bractwo Świętego Piusa X. My natomiast jeszcze krótko spojrzymy na tekst, jaki jest status kanoniczny Bractwa Świętego Piusa X. Poniższe cytaty zaczerpnięte z wypowiedzi różnych członków hierarchii oraz władz Kościoła dowodzą politycznej natury prześladowań w SSPX, na co wskazują dwuznaczne i wzajemnie sprzeczne wypowiedzi rozmaitych hierarchów. To jest, niektóre z nich usprawiedliwiają Bractwo, choć często jedynie połowicznie, podczas gdy inni bezwzględnie je potępiają. Skuteczności liberalnej propagandy mającej na celu doprowadzenie poprzez fałszywe zarzuty o schizmę i będącą jej skutkiem ekskomunikę do zniesławienia Bractwa i odciągnięcia od niego katolików. Całkowitej słuszności twierdzenia Bractwa w oparciu o zasady prawa kanonicznego i doktrynę katolicką, iż na Bractwo nigdy nie zostały nałożone żadne cenzury kanoniczne. Przeczytam tutaj tylko wybrane cytaty. Monsignor Camille Leperl, sekretarz papieskiej komisji Ecclesia Dei w roku 1996. W ścisłym sensie można wypełnić obowiązek niedzielny, uczestnicząc we mszy odprawianej przez księdza z Bractwa Świętego Piusa X. Cytat z Ivo Gongara, czyli zdecydowanie nieprzychylnego nam teologa. Schizma oznacza zakwestionowanie istnienia w Kościele prawomocnej władzy. Cytat profesora Gerlingera, kanonisty z Uniwersytetu w Monachium. Poprzez konsekrację biskupia arcybiskup Lefebvre żadną miarą nie dokonał schizmy. Kardynał Castillo Lara, przewodniczący papieskiej komisji do spraw autentycznej interpretacji kodeksu prawa kanonicznego. Konsekracja biskupa bez mandatu papieskiego nie jest sama w sobie aktem schizmatyckim. Hrabia Neri Caponi, emerytowany wykładowca prawa kanonicznego na Uniwersytecie we Florencji. Akredytowany adwokat Roty Rzymskiej. Faktem jest, że arcybiskup Lefebvre powiedział wprost: konsekruję biskupów, aby zapewnić dalsze istnienie mojego bractwa kapłańskiego. Nie zajmują oni miejsca innych biskupów, nie tworzą równoległego kościoła, tak więc aktem nie jest per se schizmatycki. Dr Georg May, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie w Moguncji. Kodeks postrzega konieczność jako okoliczność uwalniającą od wszelkich kar należnych za naruszenie prawa, kanon 1323, paragraf 4, pod warunkiem, że akt nie jest wewnętrznie zły ani szkodliwy dla dusz. W tym ostatnim przypadku konieczność łagodziłaby jedynie karę. Osoba działająca w takich okolicznościach nie może jednak zaciągnąć kary wiążącej mocą samego prawa, kanon 1324, paragraf 3. W Kościele, podobnie jak w społeczeństwie świeckim, możliwe jest pojawienie się sytuacji wymagającej pośpiechu lub stanu konieczności, który nie może zostać przezwyciężony poprzez zachowanie prawa stanowionego. W Kościele z sytuacją taką mamy do czynienia, kiedy w poważnym stopniu zagrożone są jego trwanie, ustrój lub misja. Zagrożenie to może dotyczyć przede wszystkim nauczania, liturgii i dyscypliny. Słynna sprawa szóstki z Hawajów, gdzie najpierw biskup Ferrario z Honolulu na Hawajach ogłosił zaciągnięcie ekskomuniki przez sześciu świeckich, głównie z powodu wymienionego w jego upomnieniu kanonicznym
aktu, tak zwanego aktu schizmatyckiego, w ten sposób, że przyjęli bierzmowanie z rąk biskupa Williamsona. Nie tylko przez samo przyjmowanie, lecz również poprzez sam związek ze wspomnianym biskupem, na co kongregacja nauki wiary odpisała. Niniejsza kongregacja przeanalizowała uważnie wszelką dostępną dokumentację i stwierdziła, że działania suplikanta nie wyczerpują znamion przestępstwa schizmy, jako że suplikant nie popełnił w istocie przestępstwa schizmy, a w konsekwencji nie zaciągnął kary na tę sentencję. Oczywistym jest, że przesłanki, na których opierał się dekret biskupa, nie zostały spełnione. Tak więc niniejsza kongregacja, biorąc to wszystko pod uwagę, zobligowana jest ogłosić wspomniany dekret ordynariusza Honolulu za nieważny i pozbawiony mocy. A więc mamy tutaj do czynienia z biskupem, który chce obłożyć karą ekskomuniki wiernych, którzy zwracają się do Bractwa Świętego Piusa X, co kongregacja nauki i wiary uważa za nieprawne i pozbawione mocy. Fragment z pracy doktorskiej księdza Geralda Muraya. Nie są oni ekskomunikowani jako schizmatycy, ponieważ Watykan nigdy tego nie stwierdził. Można wykazać, że sam arcybiskup Lefebvre nie został ekskomunikowany, a konsekwentnie również nikt inny. Doszedłem do wniosku, że pod względem kanonicznym nie jest on winny aktu schizmatyckiego zagrożonego cenzurami przez prawo kanoniczne. W przypadku Bractwa Świętego Piusa X Watykan nigdy nie uznał żadnego kapłana ani świeckiego za schizmatyka. Tam ważny jest również komentarz ksiądz Muraj, który obronił swoją pracę na Uniwersytecie Gregoriańskim. Później pod wpływem nacisków wycofał się z tego stanowiska. Natomiast praca została obroniona. Podsumowując, jest tak, jak na początku to zostało powiedziane, to znaczy hierarchowie kościelni sami sobie zaprzeczają, raz mówiąc, że jest schizmat, drugi raz, że nie ma. Oczywiście z punktu widzenia prawnego ma rację profesor Maj, który mówi o tym, jest to najprostsza linia obrony, jeśli jest stan konieczności, nie trafiają wtedy, nie mają miejsca żadne kary przewidziane przez kodeks prawa kanonicznego, sam kodeks prawa kanonicznego to przewiduje. Czy ten stan konieczności był, czy nie był? Moim zdaniem jest oczywiste, że był, ale nawet gdyby go nie było, to i tak jest to linia obrony, która usprawiedliwia od kar ipso facto, od kar late sentencje, a takie kary właśnie miałyby dotknąć arcybiskupa Lefebvre'a. A więc ewidentnie hierarchowie kościelni czasem mówią po prostu zgodnie z prawem kanonicznym, a czasem po to, żeby odstraszyć wiernych od bractwa, mówią, że nie, to wszystko było schizmatyckie i to wszystko jest nieprawomocne i to wszystko jest niegodne i tak dalej, i tak dalej. Zwracam tutaj na to uwagę, że część wiernych, nawet tych przywiązanych do tradycyjnej mszy, odstrasza ten fakt nieuregulowanego statusu kanonicznego bractwa. Moim zdaniem jest to ślad takiej cywilizacji bizantyjskiej, która postrzega kwestie stricte prawne jako wiążące. Pamiętajmy o tym, że zdecydowanie bardziej istotne jest, żeby bronić katolickiej wiary, niż żeby zachować każdy przepis prawa kanonicznego. I z punktu widzenia prawa kanonicznego nasza pozycja jest zupełnie do wybronienia. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie jest najistotniejsze, żeby każdy punkt prawa kanonicznego został spełniony, tylko najistotniejsze jest to, żeby duszę do zbawienia prowadzić. Najwyższym prawem jest zbawienie dusz. I jeśli zachowanie tego prawa stanowionego w jakiś sposób ma zaszkodzić duszom, to należy się odwołać do tych wyższych zasad, czyli właśnie do tego, że najwyższym prawem jest zbawienie dusz, to znaczy w ostateczności do tego zupełnie najwyższego prawa. I moim zdaniem jest tutaj, mamy tutaj trochę, my jako naród, jako Polacy, trochę ślad takiego bizantynizmu na zasadzie, że o, prawo tak mówi, a więc musi tak właśnie być. Naprawdę, czy naprawdę dla nas prawo to jest ostatni wyznacznik, nawet prawo kościelne tego, co jest dobre, a co złe? Czy naprawdę nie mamy wyższych praw? Właśnie mamy. To jest kwestia zbawienia dusz, to jest kwestia przekazywania wiary. Jeśli Kościół jest dotknięty kryzysem i hierarchia szkodzi wierze, to każdy katolik ma obowiązek się tej hierarchii sprzeciwić. Jest to prawo Boże, ponad wszelkim prawem kanonicznym. I moim zdaniem dla człowieka
który jest przesiąknięty cywilizacją łacińską, jest to oczywiste. Prymat tego, co duchowe, prymat prawdy nad tym, co materialne, nad tym, co cielesne, prymat tego, co wieczne, nad tym, co doczesne. To jest podstawowa myśl cywilizacji łacińskiej. Według Konecznego to jest to, co odróżnia najbardziej te dwie cywilizacje. W cywilizacji łacińskiej to jest prymat tego, co wieczne, nad tym, co doczesne. W cywilizacji bizantyjskiej na odwrót. Władca świecki zawsze panuje nad władcą duchowym w tej cywilizacji i w wszystkich przejawach jej życia to później widać. To znaczy właśnie prawo ponad wiarą. I to moim zdaniem są ślady właśnie takiego bizantynizmu. I strzeżmy się przed tym. Pamiętajmy, że zbawienie dusz jest najwyższym prawem. I że Pan Bóg zapyta nas na sądzie ostatecznym, co ty zrobiłeś z tym, co otrzymałeś? Czy przekazywałeś wiarę? Czy walczyłeś o twoją wiarę? A nie przede wszystkim w pierwszej linii zapyta, czy zachowałeś ten i ten przepis prawa kanonicznego, który mówi, że należy się w tej i w tej sytuacji zachować w ten i w ten sposób. Oczywiście, że łamanie prawa kanonicznego może obciążyć sumienie człowieka. Oczywiście, że może, ale wtedy, kiedy to prawo faktycznie jest wyrazem woli Bożej, a nie zawsze musi być. Za każde prawo stanowione może być obrócone w takiej sytuacji, może być tak obrócone przez dziwną sytuację, że zachowanie litery prawa zaszkodzi ostatecznie wierze. I tak jest właśnie dzisiaj w tym przypadku. To znaczy, dzisiaj człowiek, kapłan, który chce głosić katolicką wiarę, musi mieć nieuregulowany status kanoniczny. Jeśli próbuje mieć uregulowany status kanoniczny, to prędzej czy później po prostu zabronią mu nauczać katolickiej wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.